Na tej lekcji poznasz pojęcie sól. Omówimy budowę tej grupy związków chemicznych. Dowiesz się, jak zapisywać wzory soli i jak tworzyć ich nazwy. Zapraszam. Sól w chemii ma zupełnie inne znaczenie niż sól używana na co dzień, a to dlatego, że w kuchni słowem sól nazywamy jeden konkretny związek chemiczny, czyli chlorek sodu, NaCl. A w chemii słowem sól określa się całą grupę związków chemicznych, wyróżniających się składem i budową. Czym wobec tego jest sól według chemika? Otóż jest to związek zbudowany z kationów metalu lub kationów amonu, w tym są podobne do wodorotlenków, i z anionów reszty kwasowej, w tym są podobne do kwasów. Sole to związki chemiczne pochodzące od wodorotlenków i kwasów. Spójrz, to wzór ogólny wodorotlenków. Możemy je podzielić na zasady, np. Na wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek baru i na inne wodorotlenki, np. wodorotlenek miedzi 2, wodorotlenek żelaza 3, czy wodorotlenek glinu, a to wzór ogólnych kwasów. Możemy je podzielić na kwasy beztlenowe, np. kwas chlorowodorowy, czy kwas siarkowodorowy i kwasy tlenowe. Na przykład kwas siarkowy 6, kwas siarkowy 4, kwas azotowy 5, kwas węglowy czy kwas fosforowy 5. A to wzór ogólny soli, czyli kation metalu i anion reszty kwasowej. Możemy je podzielić na sole kwasów beztlenowych, np. chlorek sodu, siarczek wapnia, chlorek miedzi 2, siarczek żelaza 3, chlorek glinu. I mamy też sole kwasów tlenowych, jak na przykład siarczon 6 sodu. Siarczan 4 wapnia, azotan 5 potasu, węglan miedzi 2, fosforan 5 glinu. Przyjrzyjmy się bliżej jak wygląda wzór ogólny soli. Duża litera M oznacza jakiś metal, a duża litera R oznacza resztę kwasową. Małą literą N oznaczono wartościowość metalu. Jest ona równa liczbie anionów reszty kwasowej. Z kolei małą literą M oznaczono wartościowość reszty kwasowej. Jest ona równa liczbie kationów metalu. A jak tworzy się nazwy soli? Przede wszystkim nazwy tworzy się od nazwy kwasu, dodaje się do niego nazwę metalu. Oczywiście musimy też uwzględnić wartościowość, jeśli dany metal przyjmuje w związkach chemicznych różne wartościowości. Co ważne, do nazwy soli kwasów beztlenowych dodaje się końcówkę ek, np. chlorek potasu. A do nazwy soli kwasów tlenowych dodaje się końcówkę an, np. azotan-5-potasu. Pokażę Ci jak tworzy się nazwy soli i jaka będzie wartościowość reszt kwasowych. Zacznijmy od kwasów beztlenowych, na przykład kwas chlorowodorowy, sól, jaka powstaje, to chlorek, a reszta kwasowa będzie jednowartościowa. Kwas siarkowodorowy, sól, jaka powstaje, to siarczek, a reszta kwasowa będzie dwuwartościowa. A teraz przykładowe kwasy tlenowe. Kwas siarkowy 6, sól, jaka powstanie to siarczan 6. A reszta kwasowa będzie dwuwartościowa, kwas siarkowy 4. Sól, jaka powstanie to siarczan 4. Reszta kwasowa będzie dwuwartościowa. Kwas azotowy 5. Sól, jaka powstanie, to azotan 5. Reszta kwasowa będzie jednowartościowa, kwas węglowy. Sól, jaka powstanie, to węglan. reszta kwasowa będzie dwuwartościowa. I ostatni przykład: kwas fosforowy 5. Sól, jaka powstanie to fosforan 5. Reszta kwasowa będzie trójwartościowa. Wzór sumaryczny soli najłatwiej ustalić na podstawie wzoru ogólnego. Jeśli pomnożymy liczbę kationów metalu przez wartościowość tego metalu, musi się to równać liczbie reszt kwasowych pomnożonych przez wartościowość reszty kwasowej. Czyli m razy n ma się równać n razy m. Spokojnie, zaraz wyjaśnimy to na konkretnych przykładach. Załóżmy, że chcę ustalić wzór sumaryczny fosforanu 5-potasu. Wiem, że ta sól powstawa z kwasu fosforowego 5. W związku z tym, że reszta kwasu fosforowego łączyła się z trzema atomami wodoru, to reszta ta jest trójwartościowa. W kroku drugim zapiszmy, jak mógłby wyglądać wzór sumaryczny takiej soli i sprawdźmy, czy wszystko się tu zgadza. Przypomnę tylko wzór ogólny soli, bo on będzie bardzo pomocny. Mamy więc kation potasu i resztę kwasową z kwasu fosforowego 5. Potas jest jednowartościowy, a reszta kwasowa jest trójwartościowa. Widzimy, że nie ma tu równowagi wartościowości. Muszę zwiększyć liczbę kationów metalu. Jeśli w indeksie stoichiometrycznym przy potasie wstawię trójkę, wtedy dopiero okaże się, że wzór jest poprawny, a równowaga wartościowości jest zachowana. Wobec tego wzór sumaryczny fosforanu 5-potasu będzie następujący: K3PO4. Zadanie drugie, w którym ustalimy wzór sumaryczny siarczanu 6-ułowiu 4. Sól ta powstała z kwasu siarkowego 6. W związku z tym, że reszta kwasu siarkowego 6 łączyła się z dwoma atomami wodoru, to reszta ta jest dwuwartościowa. W kroku drugim zapiszmy, jak mógłby wyglądać wzór sumaryczny takiej soli i sprawdźmy, czy wszystko się tu zgadza. Przypomnę szybko wzór ogólny soli. Mamy więc kation ołowiu i resztę kwasową z kwasu siarkowego 6. Ołów jest czterowartościowy, a reszta kwasowa jest dwuwartościowa. Widzimy, że nie ma tu równowagi wartościowości. Muszę zwiększyć liczbę reszt kwasowych o 2. Jeśli w indeksie z przy reszcie kwasowej wstawię dwójkę, oczywiście najpierw muszę ją wziąć nawias, wtedy dopiero okaże się, że wzór jest poprawny, a równowaga wartościowości jest zachowana. Wobec tego wzór sumaryczny siarczanu 6 4 będzie następujący. PBSO4 dwa razy wzięta. I ostatnie już zadanie, w którym ustalimy tym razem nazwę soli na podstawie jej wzoru sumarycznego, który jest następujący. CuNO3 dwa razy wzięta. Zauważ, że sól ta powstała z kwasu HNO3, czyli z kwasu azotowego 5, wobec czego powstała sól to azotan 5. To, co jeszcze warto w tym miejscu zauważyć, to to, że reszta kwasowa łączy się z jednym atomem wodoru, co oznacza, że jest jednowartościowa. W kroku drugim określimy wartościowość miedzi w tym związku chemicznym. Reszta kwasowa, jak wiemy, jest jednowartościowa. A skoro z jednym atomem miedzi łączą się dwie reszty kwasowe, to miedź jest dwuwartościowa. W związku z tym, że miedź w związkach chemicznych może przyjmować różne wartościowości, bo może być jedno lub dwuwartościowa, to w nazwie soli musimy tę wartościowość uwzględnić. Będzie to zatem azotan 5 miedzi 2. I już zupełnie na koniec kilka słów o fajerwerkach. I o tym, czemu mają różne barwy. Dzieje się tak dlatego, że sole stosowane w ich produkcji zawierają różne kationy metali. I tak przykładowo kationy strontu i litu nadają płomieniom barwę czerwoną, kationy wapnia barwę ceglasto-szarą, kationy sodu barwę żółtą, kationy magnezu i glinu barwę białą, kationy baru barwę zieloną. Przeprowadzając próbę płomieniową, można wykryć obecność kationów metali w roztworach ich soli. W płomieniu palnika umieszcza się dobrze wyżarzony platynowy drucik zwilżony roztworem danej soli. Płomień zabarwi się na kolor charakterystyczny dla jonu danego metalu. Zapamiętaj najważniejsze. Sole to związki chemiczne, które zawierają kationy metali lub kationy amonu oraz aniony reszt kwasowych.